Pryzmat. Para, 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 Radio Pryzmat. Buch Travel. To jest Radio Pryzmat, Buch Travel. Naszą ekspertką będzie Ewa Bettini Gomek, która prowadzi profil na Instagramie, Polka mieszkająca we Włoszech. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i witam Cię serdecznie. Cześć, dziękuję przeogromnie za zaproszenie. Nie mogę się już doczekać na naszą rozmowę, żebym odkryła trochę włoskich tajników przed naszymi słuchaczami. Ja też bardzo się cieszę, że przyjęłaś naszą propozycję i teraz już zaczynamy. Dlaczego akurat wybrałaś Bolonię jako miejsce swojego zamieszkania? Co takiego sprawiło, że ją pokochałaś? Jak długo tu już mieszkasz? Ta sytuacja z wyborem Bolonii nie była taka oczywista, bo ja wcześniej mieszkałam w Niemczech i właśnie już teraz z moim mężem, ale wtedy jeszcze z chłopakiem, z partnerem, chcieliśmy się wyprowadzić z Niemiec, dostał propozycję powrotu tutaj do swojej pracy, do Włoch. I te Włochy, o których wszyscy słyszymy, które widzimy w telewizji, ta włoska kuchnia, którą wszyscy kochamy, no i mówmy się, państwo niesamowicie słoneczne, otwarte, głośne i takie wesołe, to jest chyba marzeniem każdego, więc stwierdziłam, że po głębszych namowach, że dobrze, może to jest właśnie ten moment, który ja dotąd czytałam w książkach i oglądałam w filmach, kiedy to Polka czy jakakolwiek kobieta przeprowadza się do Włoch i znajduje swoje La Dolce Vita. Więc zgodziłam się na tą przeprowadzkę i my w lutym 2020 roku pojechaliśmy na cały miesiąc do Kolumbii i z początkiem marca wprowadziliśmy się do Bolonii i dosłownie 3-4 dni po tym, jak my się tutaj przeprowadziliśmy, wybuchła pandemia. Więc gdybym wiedziała to, co wiem teraz, że była ta pandemia i my przez rok będziemy zamknięci w domach i znajdziemy się w takim no, najgorszym możliwym miejscu, nie tylko na mapie świata, ale w ogóle na mapie Włoch, to pewnie Bolonia nie byłaby moim pierwszym wyborem. Ale nauczyłam się jakoś kochać to miasto po swojemu, mimo tego trudnego początku. No i w zasadzie teraz, na początku marca, już minęło 4 lata, odkąd tutaj jestem. Z czego słynie Bolonia? Dlaczego warto zaplanować tu podróż i czym nas zachwyci? Wiesz co, jeżeli chodzi o Bolonię, to ja mam wrażenie, że ta Bolonia jest bardzo niedoceniona. Wiesz, tu jest bardzo dużo lotów, bo Ryanair i Wizz Air otworzył się na Bolonię i z Polski, z Warszawy, z Krakowa, z Katowic, z Wrocławia, z całej Polski możemy dolecieć do Bolonii. Ale ta Bolonia, mam wrażenie, że jest bardzo niesłusznie taka trochę pomijana, że ludzie albo Wenecja, albo Florencja, albo Rzym, czy właśnie Sycylia. A tak naprawdę Bolonia jest miastem, wcale nie jest łatwym miastem do pokochania, ale Bolonia ci się pozwoli zakochać w tym mieście. Chodzi o to, że Bolonia jest bardzo specyficzna pod tym względem, że moim zdaniem to jest, jeżeli chodzi o moje upodobania, to jest najpyszniejsza możliwa kuchnia we Włoszech. Bolonia i w ogóle region Emilia-Romagna ma najbardziej niesamowite, no oczywiście mieszkam tutaj, więc no nie jest to zbyt obiektywne, tak, dlatego że kocham to jedzenie, ale jest niesamowicie smaczna i tak naprawdę wiele dań, które możemy spróbować w Polsce we włoskich restauracjach, nie równa się z tym, co możecie dostać autentycznego w Bolonii. Ale Bolonia też jest takim miastem, które właśnie nie jest bardzo oczywiste. Czyli ja każdemu o tym mówię, że idąc, przyjeżdżając nawet na weekend do Bolonii, tutaj trzeba wiedzieć, co trzeba zobaczyć. Czyli albo się przygotowujesz do tego wcześniej, albo bierzesz sobie przewodnika, czy udział w jakichś free walking tourach, bo tutaj jesteś w stanie przejść koło niesamowicie legendarnych miejsc. Obok miejsc, które mają zapierającą dech w piersiach historię. Obok miejsc, które no po prostu kopara opada i wszyscy mówią wow. Ewa, gdybyś ty mi tego nie powiedziała, to ja bym przeszła, jakbym nawet nie wiedziała, w jak specjalnym miejscu jestem. Więc Bolonia, jeżeli się dobrze do niej przygotujesz, jest miastem, które ci odda całe serce. I tutaj też zostawisz kawałek serca. Ale trzeba wiedzieć, jak ją ugryźć. To teraz przejdziemy do kwestii kultury i tradycji. Czy są jakieś święta, festiwale typowe dla regionu Bolonia? Powiem ci, że bardzo mnie zaskoczyło, jak się tutaj świętuje karnawał. Ja jestem z Polski, z Lubelszczyzny i u nas karnawał, przynajmniej za moich czasów, nigdy nie był tak obchodzony, jak jest na przykład tutaj. I bardzo tutaj na takie wspomnienie o tym miejscu zasługuje miasteczko, które się nazywa Cento i ono przynależy do prowincji Ferrary. I tam co roku odbywa się niesamowity karnawał. To też polecam wrzucić w Google'a, wpisać karnewale Cento przez
pizzy, dlatego że tam ludzie konstruują ogromne jakby maszyny, ogromne samochody, ogromne postacie. To wszystko jest wykonane z papieru i te postacie mogą mieć nawet kilkanaście metrów. One się poruszają, to jest coś niesamowitego. Oczywiście są tancerki i oni mają, to jest niesamowite widowisko, to przechodzi przez całe miasto. Oczywiście wtedy centrum miasta jest zamykane. Z góry z tych pojazdów rzucane są zabawki dla dzieci. I mają też porozumienie z karnawałem z Rio de Janeiro i ta statua, powiedzmy, która wygrywa, leci na karnawał do Rio de Janeiro. To teraz przejdziemy do włoskiej mentalności i temperamentu. Jaki on jest i czy to też zależy od osoby, jak to właśnie wygląda? Ja bym powiedziała, że to totalnie zależy od osoby. My często żyjemy trochę takim stereotypem Włochów, stereotypem, który bierzemy z filmów, z książek, stereotypem, który my bierzemy z naszych opowieści albo powieści ze znajomych, którzy byli na wakacjach we Włoszech. I to też tych Włochów, których widzimy na wakacjach, my nie widzimy jakby ich od zaplecza, ich codziennego życia. I ja tutaj zawsze staram się jakby nie wydawać takiej jednej opinii, bo poznałam bardzo wielu Włochów i nie jestem w stanie dać jednej opinii. Też nie chciałabym tutaj kategoryzować Włochów, bo uważam, że Włochów trzeba poznać. Trzeba poznać każdą osobę jakby po prostu z osobna. A skąd oni czerpią pozytywną energię i szczęście, że są bardziej uważani właśnie za taki naród optymistyczny? Patrząc na mojego męża, to zdecydowanie biorą to ze słońca. Aczkolwiek jest w tym coś rzeczywiście, że bardzo wielu Włochów, którzy wyjeżdżają za granicę, na przykład do Niemiec, do pracy czy do Norwegii, mają z tym ogromny problem, że brakuje im tego słońca. Bardzo sobie cenią to, że oni sobie mogą na weekend, przychodzi sobota, oni wsiadają w samochód godzina nad morze, albo czasami to jest jeszcze krótszy dystans. To słońce jest takim niesamowitym motorem napędowym szczęścia. Coraz więcej Włochów właśnie wybiera Polskę jako kraj zamieszkania. Myślisz, że z czym to jest spowodowane, że Włosi bardzo lubią nasz kraj? Ja mogę gdybać, ale wydaje mi się, że tu będą takie dwa główne filary. Pierwszy jest taki, że jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, o polskie firmy, rozmawiam z wieloma Włochami, którzy mówią, że uwielbiają pracować z Polakami, bo jesteśmy punktualni, profesjonalni i w ogóle to jest super. I znam Włochów, którzy pracują w Polsce i mówią, że poziom naszego profesjonalizmu jest niesamowity. Więc myślę, że to może być z tej perspektywy, że mają możliwości zawodowe pracować na bardzo fajnym poziomie, w sensie w fajnym teamie, w profesjonalnej atmosferze, i może za dobre pieniądze, więc to jest coś, co może ich przyciągać. A drugie to wydaje mi się, że też to mogą być Polki, bo większość Włochów, których znam w Polsce, są dlatego, że mają polskie żony. Dobrze, to teraz przejdziemy właśnie do tych różnic kulturowych między Polską a Włochami. Obalmy te stereotypy, czy Włosi są ekspresyjni? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek mój mąż na przykład mówi, że to ja jestem ta bardziej krzycząca niż on, bo akurat on jest bardziej spokojnym człowiekiem, ale jest, dlatego że u nich też gestykulacja jest bardzo mocno zakorzeniona i bardzo wiele rzeczy jest się w stanie przekazać gestami i to dla osób z zewnątrz może się wydawać czasami, że oni się wręcz kłócą i to też może objawiać się jako taka ekspresyjność. Też takim właśnie, wydaje mi się, jednym z takich stereotypów, które uważam, że nie powinny być o Włochach, że oni są głośni. Też dużo Włochów mówi, że wolą Polskę, bo jest ciszej, więc to nie jest tak prawda, że wszyscy Włosi są głośni, więc myślę, że to jest taki stereotyp, który powinniśmy obalić. A ty jak właśnie uważasz? To jest zdecydowanie stereotyp do obalenia, dlatego że tak jak mówię, to zależy od osoby. I chciałabym tutaj rzucać jakimiś wielkimi stereotypami na Włochów i na Włochy, ale jest w tym coś, że są właśnie bardzo ekspresyjni, ale to też zależy od ludzi. Kolejne, Włosi umią gotować. No i tutaj też, ja się, wiesz co, czuję się teraz na tym wywiadzie, jakbym trochę niszczyła ale marzenia. Ale jest tak właśnie z tymi Włochami, że oni właśnie gotują mężczyźni, że jest to tak z tego, co się orientuję, że raczej tak, umią. Ale, bardziej niż w Polsce. Ale nie chciałabym niszczyć wyobrażeń o pięknych Włoszech, ale też musimy brać poprawkę na to, że tutaj bardzo wielu mężczyzn, bardzo wiele osób mieszka z rodzicami bardzo późno, więc to nie jest tak jak w Polsce, że młody chłopak 19-letni idzie na studia i on jest w stanie sobie już przygotować sam jedzenie. Mam wrażenie, że pod tym względem my Polacy wychowujemy synów dużo jakby bardziej obrotnych, że tak powiem. Ale jednocześnie musimy pamiętać, że nas, w ogóle osoby tutaj z Europy poza Włochami, niesamowicie nas inspiruje kuchnia. I jedno z pierwszych dań, które przygotował mi mój mąż, to była carbonara. I dla mnie to było coś niesamowitego, a okazało się to niesamowicie prostym w przygotowaniu. Po prostu dobrej jakości składniki i dosłownie 10 minut na przygotowanie dania. Na mnie to zrobiło wrażenie, no bo mamy ten cały anturaż tych przepięknych Włoch, cudownych, aromatycznych Włoch, a tak naprawdę to są proste dania. Trzeba mieć tylko dobre składniki, nie namieszać za dużo.
I to nie jest tak trudne w przygotowaniu, więc tylko myślę, że na nas po prostu robi to większe wrażenie i przez to mamy wrażenie, że Włosi bardziej, mężczyźni bardziej potrafią gotować. Teraz przejdziemy do ciekawego pytania. Dlaczego Polki tak uwielbiają Włochów, a Włosi Polki? Że teraz jest taki boom na ten kraj, że też przeprowadzają się do Polski. Jak byś to właśnie oceniła, ta egzotyczność i inna kultura, czy to właśnie uzupełnienie tych kultur? Wydaje mi się, że to też się zmieniło trochę na przestrzeni pokoleń, bo większość Polek, które są w wieku mojej mamy, mojej babci, które znam, które są tutaj we Włoszech z Włochami, wyjeżdżały za pracą i pracowały na przykład jako opiekunki do osób starszych, później się zakochiwały, zostawały. Teraz zdecydowanie więcej młodych dziewczyn albo wyjeżdża właśnie do Włoch za miłością, konkretnie za mężczyzną, zostawiają wszystko w Polsce i wyjeżdżają tutaj, albo ten Włoch się przeprowadza do Polski, albo one w ogóle po prostu się przeprowadzają do Włoch, bo chcą na kilka miesięcy poznać ten włoski styl życia i tutaj zostają. Wydaje mi się, że wiele przeciwieństw się przyciąga i też są ludzie, którzy wolą taką bezpieczną wersję życia i będą woleli osobę tej samej kultury i tak dalej. I to jest bardzo w porządku, ale są też ludzie, którzy po prostu chcą czegoś innego, chcą takiego trochę bardziej zwariowanego życia na bazie różnic kulturowych, łączenia dwóch światów. Jak wygląda związek polsko-włoski? Masz męża Włocha, co właśnie możesz o tym powiedzieć? Oczywiście, nie mogę powiedzieć, jak wyglądają wszystkie związki polsko-włoskie, ale mogę powiedzieć na naszym przykładzie, gdzie mój mąż jest właśnie z południa, tutaj z Bolonii, ale historię jego życia między mną a moim mężem, to są historie, o których myślę, że kiedyś powinnam książkę napisać. Zaczynając od tego, że my się różnimy, że ja jestem z Polski, a on jest z Włoch, różnimy prawie w każdej kwestii. Zaczynając od tego, że my się budzimy i ja na przykład, nieważne czy jesteśmy na wakacjach, czy w hotelu, czy w domu, ja idę w piżamie na śniadanie. Mój mąż zakłada koszulę, zakłada eleganckie buty, ubiera się elegancko, robi sobie włosy i on idzie wtedy na śniadanie. On na śniadanie je coś na słodko, a dla mnie śniadanie to jest albo jajnica, albo kanapki z pomidorem, z warzywami, kubek herbaty do tego, a on z jednego małego rogalika, małą drożdżówkę, espresso i tego gotowe. Więc tak naprawdę nasz dzień od momentu, jak my wstajemy, jest bardzo różny. Mamy bardzo różne przyzwyczajenia, bardzo różne nawyki. A co jest najlepsze? Co jest taką, bo powiedzieliśmy o jakichś różnicach, a teraz jakieś 2-3 plusy. Wiesz co, powiem ci tak, że na przykład ja w moim mężu bardzo lubię to, że on ma takie podejście i to w ogóle widzę u bardzo wielu Włochów, że mamy sobotę, więc dawaj, wsiadamy w samochód, jedziemy nad morze. Jakby ahoj, przygoda. To jest coś, co mi się bardzo podoba, że jest takie dobra i mamy tyle wiosek, tyle przepięknych miejsc, że bardzo często spotykam się z tym, że przychodzi weekend i ludzie po prostu pakują rodzinę do samochodu, jadą nad morze, jadą do sąsiednie, na obiad do sąsiedniego miasteczka, co mi wydaje się, że w Polsce jednak nie jest aż tak typowe. To na pewno mnie bardzo ujęło, jeżeli chodzi o Włochy. No oczywiście ta kultura jedzenia, no nie da się ukryć tego, że w Polsce z jakimkolwiek chłopakiem bym nie była i jakkolwiek cudownie jego mama by nie gotowała, to nadal to będzie zawsze inna wersja pomidorowej, inna wersja pierogów, ale to będą dania, które znam. Tutaj, jadąc do teściów na obiad, to jest zawsze przepyszne włoskie danie. To jest zawsze ta niesamowita kuchnia, na której się nie wychowywałam, więc ona cały czas mnie nie przestaje. To coś nowego po prostu, chyba tak jakbyśmy mieli podsumować. Dokładnie. Ta egzotyczność, coś innego, zawsze ciągnie nas do tego, czego nie mamy i to chyba będzie naszą puentą naszego wywiadu. Naszą ekspertką była Ewa Bettini-Gromek, Polka mieszkająca we Włoszech w Bolonii. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Zapraszam oczywiście na Twój profil na Instagramie, możesz teraz prosić naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś z Was chciałby odwiedzić w ogóle Włochy albo dowiedzieć się, jak można podróżować, nie wydając miliona monet, to zapraszam na mojego Instagrama Ewa Gromek i tam dzielę się mnóstwem pomysłów na to, jak fajnie i mało kosztownie można zwiedzić Włochy, jak i cały świat.